Witam serdecznie. Kolejny odcinek z Pillars of Eternity Whitemark Part 2. Dziś polecimy sobie za, że tak powiem, wielką rzekę. Zobaczymy, co się znajduje za wielką rzeką. I prawdopodobnie udamy się do sali wojowników. Podamy truciznę panu, a tam będzie się działo. Coś mi się widzi. Jednak najpierw po kolei. Bliźniacze wiązy zostały odkryte. No i tutaj coś się będzie działo ciekawego, coś mi się widzi. No właśnie, pojawiają się dwie siostry. Gdy dwie identyczne kobiety zmierzają w twoją stronę, zdają się niknąć na tle drzew, które zapewniają im kamuflaż. Ich skóra to kora drzew, pełna grzbietów i szczelin, łuszcząca się i pokryta plątaniną splotów korzeni, pączków i kwiatów. Ich włosy, opadające jak gałęzie stojących za nimi wiązów, skrywają się w cieniu ząbkowanych liści. Źrenice ich oczu są otoczone setkami, jeśli nie tysiącami, koncentrycznych pierścieni, jak gdyby wszystkie miały symbolizować zgromadzoną przez tysiąclecia wiedzę. Jedna z nich wyciąga w twoją stronę wiązkę korzeni, która wije się i skręca, tworząc coś na kształt skierowanej w dół dłoni z rozprostowanymi palcami. Zawróć istoto z krwi i kości. Obcym nie wolno zbliżać się do wiązów, rzecze. Druga wpatruje się w ciebie nieruchomym spojrzeniem, a gdy grymas na jej twarzy się pogłębia, słychać skrzypienie. Czy wyczuwasz to, siostro? To coś znajomego. Wiekowa dusza podobna do tamtej. Z pewnością kolejny profan. Owalmy go i nie kłopoczmy się nim więcej. W ten sposób spłaci dług poprzednika. Na to wygląda, Rihen. Ale nie osądzajmy jednak przedwcześnie. Dostrzegam tutaj odmienną motywację. W jego oczach lśnią inne pytania. Co powiesz, młody intruzie? Czy jest tak, jak mówi moja siostra? Czy może przyszedłeś tu, by splamić to miejsce swymi plugawymi czynami? Właściwie to cóż, szuka mężczyzny, który odwiedził to miejsce. Wygląda na to, że już go spotkałyście. Widzisz, Sitka, sam się przyznał. Czyżby, siostro? A później zastanawiasz się, dlaczego liście zaczynają ci opadać przed śródleciem. Richard otwiera usta, by coś odpowiedzieć, ale z pomiędzy jej zgrubiałych warg wydobywa się tylko zirytowane, szeleszczące westchnienie. To chyba oczywiste, że tamten nie chciałby za nim podążać. Nie wiem, co ich łączy, ale podejrzewam, że nie jest to przyjaźń. Sitka odwraca się w twoją stronę. Odpowiedź brzmi tak. Wiekowy, niedawno napotkałyśmy Chaosa. Możemy ci powiedzieć, dokąd się udał, ale dziwi nas, że ktoś chce za nim podążać. To wręcz podejrzane. Jeśli mamy ci pomóc, chcemy najpierw poznać powód. Możemy stwierdzić, że jesteśmy w jakiś sposób ze sobą związani i muszę się o tym dowiedzieć. To jedna z opcji. Nie potraktował mnie zbyt dobrze, mam zamiar się zemścić. To kolejna. Należy go postawić przed obliczem sprawiedliwości za zbrodnie, których się dopełnił. To by było niezłe. Jeśli go powstrzymam, być może położy kres dziedzictwu Whitevena. No i to nami kieruje. Mam pewien problem, który tylko on może rozwiązać. Powiedzmy o tym, iż chcielibyśmy rozwiązać właśnie dziedzictwo Whitevena. A więc dlatego się tu pojawił. Podłe zagranie. Nawet jak na ułowiany klucz, stwierdza Sitka. Mówiłam ci, że trzeba było stawić mu czoła, Sitka. On zawsze był trucizną. Rzecze Rihenevn. To byłby nasz ostatni uczynek w życiu, siostro. Czy ktoś kiedykolwiek wygrał z Chaosem? Zapytuje Sitka. Tak, ale pomyśl, ile by było przy tym zabawy? Mógłby wisieć zaplątany w pnącze, jak mała, rozgniewana marionetka. Sitka spogląda na ciebie, a wyraz jej twarzy zmienia się, zupełnie jakby widziała cię po raz pierwszy. Ale chyba nie o to tak naprawdę tu chodzi. Jesteś z nim związany, stwierdza Sitka.
Widzę to teraz wyraźnie. Jesteś przebudzony. Twoja dusza przebudziła się, a coś, co kiedyś było zagrzebane bardzo głęboko na jej dnie, wypłynęło na powierzchnię. Przeszłość przytłacza teraźniejszość i dogania cię. Twój czas niemal dobiegł końca. Muszę dotrzeć od chaosa, powiedzmy. Przykro mi to mówić, ale chaos nie może dać ci tego, czego szukasz. Ani on, ani nikt inny. Przebudzenia nie da się cofnąć, tak jak nie można cofnąć przeszłości. O czym ona mówi? Przecież Meyerwald powiedział, że trąca eter. Twarz Alotka zastygła w grymasie. To jest już na stałe? Zapytuje Alot. Że co? Kana spogląda na ciebie. Ale to nie może być prawda. Nie po tym wszystkim. Musi być ktoś jeszcze, kogo możemy zapytać. Razem przebyliśmy długą drogę, rzecze niezłomne. Nie pozwól, by zatrzymała nas para gadających drzew. Madiko, musi istnieć jakiś sposób, wykrzykuje Palegina. No i możemy tutaj oczywiście podsumować to wszystko i stwierdzić, że ta informacja nie jest zbyt krzepiąca. Więc to wszystko było na nic, a ja popadnę w obłęd, stwierdźmy. Dusza bez przeszłości jest bezkształtna. Czy naprawdę sądziłeś, że możesz tę przeszłość po prostu wymazać? Zapytuje Rihenvn. Chciałem zrobić coś, aby wszystko naprawić, powiedzmy. To szlachetna myśl. Ale twoje problemy mają źródło wiele wcieleń temu. Jednakże, moja siostra ma rację, kiedy mówi, że nie ma odwrotu od przebudzenia, ale może istnieje ścieżka naprzód. Zgodzisz się ze mną, Sitha? Zapytuje. Zgodziłabym się, gdyby nie fakt, że ścieżka ta prawdopodobnie prowadzi do śmierci. No cóż, nie doceniacie mnie tutaj, gadające drzewa. A może to ty lekceważysz swojego wroga wiekowy, stwierdza Rihenvn. Twoja dusza odradza się w niewiedzy w każdym wcielenie, zaś jego wciąż rozwija się. Rozwija swój spryt i determinację. Na pewno już wiesz, że Thaos i ty łącza was wspólna przyszłość, przeszłość w sumie. Jakiś jej fragment pozostał w tobie, jak ropiejąca rana, nierozerwany problem, nierozwiązany. Co dokładnie chodzi? Wiem tylko tyle, co ty. Ale bez tej wiedzy jesteś zgubiony. Jeśli jednak poznasz źródło tej niezgody, może wtedy odnajdziesz spokój. Choć równie dobrze nadal może cię nękać i wręcz przyspieszy twój koniec. Moja przeszłość powraca do mnie we fragmentach, stwierdźmy. W jaki sposób mogę ją ujrzeć w całości? Możesz oczywiście poczekać, aż sama do ciebie powróci, ale wówczas odbierze ci resztki poczytalności. Taka już jest natura twojej przypadłości. Możesz też poznać ją dzięki komuś, kto już ją zna. Czyli tutaj nasza dedukcja podpowiada nam, że to będzie chaos. Czy on będzie ją pamiętał? Mówi się, że bogowie dali mu doskonałą pamięć, by nigdy nie zapomniał o swoim zadaniu. Jeśli kiedykolwiek pamiętał, to pamięta nadal. Choć z własnej woli ci pewnie tego nie powie. Zdaje się, że podążasz za właściwą osobą, ale z niewłaściwego powodu. Widzimy to często w cieniu wiązów. Dusza ciągnie ciało i umysł do nieznanych miejsc, z niezgłębionych powodów. Być może twoja ścieżka i Thaosa skrzyżowały się ze sobą wielokrotnie w różnych wcieleniach. A nie będąc przebudzonym, nie wiedziałeś dlaczego. Jedno jest pewne. Nie znalazłeś tego, czego szukałeś. No dobra, mówiłyście, że wiecie, dokąd się udał. Sitka kiwa głową, wzbudzając szelest ocierających się o siebie liści. Udał się do miejsca pod wieżą, starszego nawet niż my, tam, gdzie chadzali niegdyś Engwitanie. Zmierza do pogrzebanego miasta, słońca w cieniu. Niech tam pozostanie i gnije wraz ze szczątkami swoich ziomków. Jeszcze może stać się...
Jeszcze może się tak stać. Na pewno nie wróci tą samą drogą, którą przyszedł. Otworzył tajemną ścieżkę u podstawy wieży i zniszczył ją za sobą w jakiś nikczemny sposób. Czyli chaos gdzieś nam uciekł, ale czy istnieje jakaś inna droga, by się tam dostać? Znamy tylko jedną, na wyspie pochówków, przez sąd pokutników, Wraith Eaman. Tak naprawdę to droga na skróty. Nie bądź okrutna, siostro. Droga, o której mówi moja siostra, nie nadaje się dla osób o słabych nerwach. Wiedzie przez otchłań ziejącą w samym środku zapomnianego sądu, gdzie osądzano wiarę, nie zbrodnie. Dla większości to po prostu droga do śmierci, ale z pomocą bogów może ci się udać. Co masz na myśli, mówiąc z pomocą bogów? Powiadają, że poprzez tę otchłań bogowie ferują wyroki. Ci, którzy zostaną do niej wrzuceni, mają zginąć. Tą właśnie drogą musisz ruszyć, żeby dotrzeć do słońca w cieniu. Sąd jest bardzo stary. Nie wiemy zbyt wiele na jego temat. Wydaje się jednak, że tylko sami bogowie mogą zezwolić na przejście. Okej, co to za sąd w takim razie? Teraz jest niczym więcej jak ruiną, starszą nawet od nas. To miejsce, w którym sądzono heretyków. Nie widziałyśmy tego, ale kiedyś pewna grupa odmówiła uznania władzy bogów. Rzecz jasna, nie pierwszy, ani nie ostatni raz. Ale ta grupa była bardzo liczna. Wszystkich jej członków postawiono przed sądem. Ci, którzy nie okazali skruchy, zostali strąceni do otchłani i uwięzieni pod ziemią. Upadek był oczywiście śmiertelny. Uwięzienie nie było przeznaczone dla żywych, lecz dla ich dusz. Każda z nich została skazana na wieczną niewolę. Powiadają, że wielu skazańców okazało szczerą skruchę, więc bogowie zwrócili im wolność, jeśli przyrzekli wierność któremuś z nich. Ale to tylko stare legendy. Okej, tutaj jest podstawowe pytanie tej kwestii, czyli jakim cudem mam nakłonić bogów, by mi pomogli? Za nami jest Tyr Evron, która ponoć przebiła całą i może zna z niej... I można z niej rozmawiać ze wszystkimi bogami. To chyba odpowiedni czas na modlitwę. W jaki sposób mam się pomodlić, zapytajmy. Tyr Evron jest też zwana Salą Gwiazd, które to ukazują przymierza bogów. Gdy gwiazdy są ze sobą w koniunkcji, znaczy to, że bogowie, których reprezentują, są ze sobą sprzymierzeni. Znajdź miejsce modlitwy najbliższe tym, których chcesz prosić o wstawiennictwo. Jeśli dany Bóg nie jest przymierzony, pomódź się bezpośrednio do Niego. Jeśli zas są zjednoczeni, zwróć się do całej grupy. Mądrze dobieraj słowa, gdyż bogowie oczekują właściwego hołdu, a żaden z nich nie okazuje wyrozumiałości głupcom. Okej? Czy nie ma innego sposobu, oprócz tej modlitwy? Rozumiem, żadnego. Do kogo mam się pomodlić? Do któregoś z bogów. Na twoim miejscu pomodliłabym się najpierw do tych bogów, których lubisz najbardziej. A twojego dobra mam nadzieję, że oni odwzajemnią te uczucia. Czyli mam rozumieć, że jedynym sposobem, aby dotknąć, właściwie aby pokonać otchłań, jest modlitwa o pomoc, tak? Nie. Ale tylko ten gwarantuje, że twoje ciało nie skończy roztrzaskane na skałach. Okay. Mam w takim razie kilka innych pytań. Skąd wiedziałyście, że szukam Tchaosa? No tak, bo od razu tutaj zaczęły dziewczyny o tym Tchaosie, a skąd one to wiedzą? Ten sam sposób, w jaki ty bez wątpienia możesz wejrzeć w eter i ujrzeć duszę innych istot. To wrodzona umiejętność. U niektórych jest bardziej rozwinięta, a u innych mniej. To dar przejawiający się u wielu stworzeń zamieszkujących dzikie ostępy. Między tobą a człowiekiem, którego ścigasz, są pewne podobieństwa. Mam nadzieję, że nieliczne i mało istotne. Wspomniałaś, że ludzie przychodzą do wiązów, choć nie wiedzą, dlaczego to robią. Każda dusza posiada własną wolę. Jej potrzeby i zachcianki rzadko są zrozumiałe, ale i tak każdy za nimi podąża. W tym miejscu jest coś niezrozumiałego, co nas przyzywa niczym latarnia morska. Wiązy potrafią jednoczyć dusze, które szukają się nawzajem, czasami bez wiedzy ich właścicieli. Czasami w grę wchodzi miłość, czasami zemsta, a kiedy indziej poszukiwanie ukojenia. Często nigdy nie doznajemy powodu.
Nie poznajemy tego powodu, a w Twoim przypadku miejmy nadzieję, że chodzi o znalezienie ukojenia albo zemsty. Muszę dowiedzieć się więcej na temat modlitwy o boską pomoc. Wiemy mieć to, co wiemy, czyli już nam nic nie powiedzieć. Czego się chce? Chcę się dowiedzieć czegoś o Was. Niewiele mamy do powiedzenia o sobie. Jesteśmy związane z tym miejscem, opiekujemy się nim i bronimy go. Nasza podróż jest podróżą w czasie, nie zaś pomiędzy miejscami. Zajmujemy się obserwacją, a nie zbieraniem doświadczenia. Widziałyśmy, jak rosną wiązy, widziałyśmy, jak miasta powstawały, płonęły, jak je odbudowywano. Jedynym stałym elementem była wieża. Przez wielki nasz milczący towarzysz może sobie wyobrazić, dlaczego niedawne zniszczenia tak bardzo wstrząsnęły moją siostrą. Jeśli nie zdołasz uczynić nic więcej, przynajmniej dopilnuj tego, by ten człowiek zapłacił za zło, którego się tu dopuścił. Chciałem się z nimi ładnie pożegnać, jednak Sitha zadaje nam pytanie. Zanim odejdziesz, powiedz mi jedno, wiekowy, zaspokój moją ciekawość. Jeśli uda ci się pokonać wroga, co z nim zrobisz? Czy przyniesie ci upragnione ukojenie? Co przyniesie ci ukojenie? No właśnie, tu jest kilka ciekawych opcji. Nie będę pewien, dopóki tam nie dotrę. No to jest dobre. Muszę poznać naszą historię, żebym mógł znaleźć spokój. To mi wystarczy. Możemy również stwierdzić, iż trzeba go zniszczyć. Chciałbym, żeby wrócił do cyklu życia i śmierci, żeby więcej nie sprawiał mi kłopotów. Chciałbym cofnąć szkody, które spowodował. Kolejna z opcji. Chciałbym skierować go na lepszą ścieżkę. Czyli takie nawrócenie Tchaosa. Czy to w ogóle się może udać? Chciałbym zająć jego miejsce i zyskać jego moc. No dobra, zobaczmy, co by się stało, gdybyśmy to powiedzieli. Ależ żałosne z ciebie stworzenie. Naprawdę pasujecie do siebie z Tchaosem. Idź i zagrzeb się pod ziemią razem z nim. Przemyśl jednak tę sprawę. Bądź pewien swojego wyboru. Może mieć ogromne znaczenie nie tylko dla jego duszy, ale także dla twojej. Uważaj, odpowiedzi na niektóre pytania nie wolno poznać. Właśnie one budzą w duszy największy niepokój. Obyś poznał odpowiedzi na własne. Okej, czyli porozmawialiśmy sobie z tymi niewiastami. One tutaj będą stały. My tutaj możemy wejść. Gwiezdna Rada. Kolejne zadania. Mają jeszcze coś do powiedzenia, dziewczyny? Mam do was kilka pytań. Dobra, nie mają już nic nowego do powiedzenia, więc odpuścimy im. Polecimy sobie... Kurczę, cały kwadrancik to trwało. Kurczę, ten w ogóle grzybek sobie za nami cieka. Petentka, petent. Czysta woda jest słodka i orzeźwiająca. Nie ma większego zaszczytu niż umrzeć za własne plemię. Jeśli ktoś poległ w bitwie, czyż nie dostąpi podobnego honoru? No dobra, wejdźmy sobie jeszcze tutaj, zobaczymy co ciekawego. Będzie na nas czekać tutaj. No ciekawa historia z tymi siostrami ogólnie. Troszeczkę nas tutaj poinformowały, że niestety to, co nas spotkało, jest nieodwracalne. Powiedziały również troszeczkę o chaosie. A tymczasem krwawe piaski. Zróbmy sobie tu zapis, bo coś mi mówi, że tu będzie jakiś hardcore. Chociaż może niekoniecznie. No zobaczymy. Aha. Hej, Tnol, witają was wierni. Strażnik Garost. Obok ognia rozświetlającego jaskinię stoi nieruchomy krasnolud. Wasza ofiara żywi krainę. Wystąpcie naprzód. Smuga dymu owija się wokół niego i dotyka zwęglonej skóry na jego przedramionach. Nagle się spina. Cudzoziemce? Krasnolud mocno zaciska pięści. Tobie podobni nie przychodzą tutaj, by dzielić się z plemionami. Czego chcesz? Opowiedz mi, co to za miejsce, strażniku. Krwawe piaski. Krasnolud dotyka pokrytego bliznami przedramienia. Jego gardłowy pomruk miesza się z trzaskaniem drewna i chrupotem kości, które dochodzą zza niego. Jak wspomniałem, Estra Morwen rzadko tu goszczą. Glanfantanie zwą to miejsce krwawymi piaskami. My mówimy na nie dom. Z tej jaskini Edhik Nol zarządzali okolicznymi ziemiami na długo przed tym,
jak pierwsze plemiona przybyły do bliźniaczych wiązów. Jarost krzyżuje ramiona. Uważaj, cudzoziemcze, odbieramy życie, by je chronić. Nasze ofiary mogą ci się wydawać barbarzyńskie, ale dobry stan krainy od nich zależy, a gościom nie wypada obrażać gospodarzy. Dobra, opowiedz mi w takim razie o tym całym Edhik Null. Nasz zakon istnieje od pokoleń. Zanim przybyliśmy do bliźniaczych wiązów, nasze rytuały żywiły góry na wschodzie. Teraz zaś dzielimy naszą krew z Eir Glanfath. Gorst otwiera pięści, na jego dłoniach widać czerwone pręgi przypominające płomienie. Dla wszystkiego, co musi dobiec końca, nasza ofiara oznacza nowy początek. Podnosi wzrok. Podtrzymujemy to, co nadejdzie. Opowiedz mi w takim razie o składaniu ofiar. Gorst staje w rozkroku i składa ramiona. Wszystko musi umrzeć i powrócić na nowo, przybyszu. Poprzez rytuały ofiarowania umożliwiamy wiernym przekazanie ich zaszczytnego, najcenniejszego daru ich pobratyńcom i ich krainie. Po czym krasnolud unosi pięść, masywną i poznaczoną czerwonymi szramami. Krew daje nam siłę. Nawet glanfatanie polegają na naszej krwawej barwie, dzięki ofierze złożonej przez ziomków. Pełni są energii przed bitwą. Żegnaj więc. Pamiętaj, przybyszu, że jesteś tutaj gościem. Uszanuj nasze zwyczaje, a my będziemy tolerować twoją obecność pośród nas. Co mamy tutaj? Ze zwęglonych szkieletów unosi się dym. Zapach sprawia, że robi ci się niedobrze. W swoim czasie każda namfata poprosi Edhik Null o barwy wojenne. Wielkość wymaga ofiar. Czyli coś mi mówi, że tutaj... Tutaj co? Krew, tak? Esencja odebrana siłą może... wystarczyć jednemu, ale esencja oddana dobrowolnie da siłę wielu. Takie propagandowe mocno. Mamy tutaj niejaką nakę. Petentka przed tobą jest owinięta w luźne szaty. Jej włosy są tłuste i splątane, a odsłonięte partie skóry pokrywa błyszcząca warstwa potu i brudu. Kształty nabrzmiałego ciała wskazują, że jest w ciąży. Gdy uśmiecha się szeroko, zauważasz, że w jej ustach brakuje kilku zębów. Gdy się zbliżasz, powoli odwraca się w twoją stronę i obrzuca cię uważnym spojrzeniem od stóp do głów, przez cały czas się uśmiechając. Miłego dnia życzę, odzywa się. Pomimo, że jej głos wydobywa się ze znużonego ciała, brzmi on dźwięcznie i spokojnie. Jestem Naka, akuszerka i strażniczka wiedzy. Jej ręce przesuwają się po lekko wypukłym brzuchu. Odchyla głowę do tyłu i wydaje z siebie spokojny pomruk. Czy dobrze się czujesz? Zadajmy jej pytanie. Wręcz wspaniale, odpowiada Naka. Wybacz, powinnam skupić się na swojej medytacji. Rytuał siły jest niezwykle orzeźwiający. Tak bardzo, że niemal przeciąża wszystkie umysły. Sięga w dół i obejmuje swój brzuch, a następnie odwraca się. No dobra, czyli z nią tutaj więcej raczej porozmawiać nie możemy. Mogliśmy sobie od nich skubnąć jeden browar. Coś mi mówi, że tutaj też można byłoby wykonać jakąś akcję. Strażników tu chodzi cała masa. Zguba ognia, ok. Czyli oni tutaj jakieś modlitwy sobie czynią. Ciekaw jestem, czy jakbym to skubnął, czy coś by się stało. Zaraz zobaczymy, zrobimy zapis. Nie, nikt nic nie zauważył, ok. Tutaj te krasnoludy są dosyć konkretnie uzbrojone, konkretne szable. Kolejna zguba ognia. Petentka. A co mamy tutaj? Gorąco buchające z tego zbiornika niemal przysmaża ci skórę na twarzy. Okej. Kolejna strażniczka. No tych strażniczek tu jest cała tona. Co tu? Esencja wewnętrzna. By pożywić ciało, esencja zewnętrzna, by je wzmocnić.
mi mówi, że prawdopodobnie... A kurczę, tutaj nie ma wejścia. Ukryty pokoik. Czy ktoś coś dostrzeże? Rino. Przyspieszmy troszeczkę czas. Obejdziemy to w kółko. Myślę, że tutaj mój poziom spostrzegawczości nie jest na najwyższym poziomie. Tam jest jakiś skarb, kurczę. Ciekaw jestem, jak tam się dostać. No nic, na razie nie będę w stanie tego określić. Okej, pieśniarka, czyli tutaj znowu sobie śpiewają. A nie, 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 nie będziemy ich okradać. Arcydruid Rextin. Czyli będziemy świadkiem, kurczę, rytuału, spodziewam się. Krasnolud stoi na podwyższeniu. U jego stóp na kamiennym stole leży elf. W miarę jak się zbliżasz, wyraźnie słyszysz monotonny i poważny głos krasnoluda. Gdy popłynie twoja krew, wraz z nią uwolni się esencja. Energia twojego życia napoi ziemię. Energia duszy wzbogaci wspólnotę. Czy to twoja dobrowolna decyzja, ofiarodawco? Tak. Głos elfa jest wysoki, ale spokojny. Krasnolud chwyta obiema rękami siekierę i unosi ją nad głowę. Bierze zamach i wbija ostrze w pierś elfa. Towarzyszy temu mokry odgłos. Krew wypływa z rany, a ofiara krzyczy przeraźliwie. Alot krzywi się z obrzydzeniem i rzecze. Dlatego właśnie przedkładam różdżkę nad ostrze. Pomimo wcześniejszych ustaleń elf rzuca się, wyginając tułów, podczas gdy jego ręce i nogi przytwierdzone są do kamiennego stołu. Tymczasem krasnolud rozkłada szeroko ręce i pozwala, by krew tryskała na jego szaty. Gdy elf milknie i przestaje się ruszać, krasnolud wyciąga z jego ciała siekierę i wyciera ją rąbkiem swojej szaty. Kana wydaje odgłos obrzydzenia i odwraca się. Chyba wolałem te rytuały na kartach ksiąg. Dlaczego na to patrzyłem? Przecież wiedziałem, czego się spodziewać. I to jest wszystko. Tutaj możemy coś oczywiście skubnąć. Zguba ognia. Tutaj jest... Myślę, że z tym gościem będziemy mogli pogadać. Krasnolud ma na sobie karmazynowe szaty poznaczone ciemnymi plamami i smugami. Jego twarz jest gładka, ale pozbawiona młodzieńczej elastyczności. Zupełnie jakby bruzdy i zmarszczki wielokrotnie formowały się i znikały. Wyciera siekierę o szatę, patrząc na ciebie oczami przypominającymi dwie czarne dziury. Witaj, Estramor Rzecze. Jego głos jest głęboki i ostry. Niesie się niczym odgłosy rzeki w starożytnej jaskini. Nikt nie przebywa do krwawych piasków bez powodu. Jaki jest twój? Kim jesteś? Jestem arcydruidem Etchiknul. Od wieków do moich obowiązków należy odprawianie naszych rytuałów i trwanie na straży wiedzy. Jego czarne oczy połyskują. To praca wymagająca sporej odporności, jednak przynosi pewne korzyści. Gdy Rextin cię obserwuje, jego dziwaczna, gładka twarz pozostaje nieporuszona. Okej, zamordowałeś tu kogoś. Arcydruid opuszcza głowę. Twe prostackie zasady moralne tu nie obowiązują, Estramor. To nie miało nic wspólnego z morderstwem. Gładka skóra wokół oczu i kącików ust marszczy się przez krótką chwilę. To była ofiara i to złożona dobrowolnie. Przetrwanie wszech rzeczy należy od zachowania równowagi. Bierz i dawaj. Ta zasada to fundament wszelkiej mocy. Poświęcanie czegoś wartościowego powoduje uwolnienie energii. Energii, którą przekierować mogą ci, którzy wiedzą, jak to zrobić. Wszystkie ludy to praktykują, niezależnie od tego, czy się do tego przyznają, czy nie. Bierzemy plony ziemi i mięso bestii, aby żyć. Wyciskamy z siebie krwawy pot, żeby uzyskać to, na czym nam zależy. Oczywiście możemy tu gościa zaatakować, ale spodziewam się, że nie wyszlibyśmy stąd cali. Myślę, że ta filozofia jest dość... Powiedzmy sobie, no taka, powiedziałbym, że logiczna. Nie wiem, czy zabijanie tutaj ludzi jest logiczne, ale ci ludzie sami chcą być zabici, aby dołączyć do cyklu, pozostawić po sobie tutaj siłę, energię, moc. Rozumiem, co masz na myśli. Zatem jesteś mądrzejszy niż większość, stwierdza arcydruid. Wielka moc czeka na tych, którzy mają wolę i wiedzę, by to wykorzystać. Po czym wodzi oczami na boki.
Zachęcam cię do spaceru po naszym przybytku i do rozmów z suplikantami. Wiele można się nauczyć, wiedząc, do jakich wyrzeczeń gotowi są inni dla wyższego celu. Być może sam rozważysz nawet złożenie ofiary. Wyciąga do ciebie otwartą dłoń. Bruzdy i paznokcie są pociemniałe i zbrązowiałe. Nie wszystkie nasze ofiary są krwawe, ale te właśnie są najpotężniejsze. Opowiedz mi więcej o Edhik Null. Jesteśmy zakonem druidów istniejącym w bliźniaczych wiązach od czasu Engwitan. Nasi założyciele przybyli z Białej Marchi w poszukiwaniu miejsca, w którym moglibyśmy praktykować naszą wiarę w spokoju, taką jaką jest. W przeciwieństwie do większości glanfantańskiej braci poszukujemy odpowiedzi w otaczającym nas świecie, a nie w naukach bogów. Wierzymy, że każdy przejaw życia ma moc i że ta moc może zostać uwolniona i poprowadzona. Nie jesteśmy, jak niektórzy sugerują, szaleńcami ani mordercami. Wszystkie nasze rytuały odprawiane są na ochotnikach z zastosowaniem metod sprawdzanych i udoskonalanych przez stulecia. No ta, nie ma to jak wbić gościowi siekierę w pierś. Kiwa głową, a jego czarne oczy lśnią. Pozwala to nam wytwarzać barwy wojenne, za które się nas szanuje, o ile nie kocha. No dobra, powiedz mi coś więcej o składaniu ofiar. Głęboki śmiech dobywa się z gardła arcydruida. Wierzymy jedynie, że poświęcając coś cennego, energię ofiary można skierować gdzie indziej. Praktykuje się to na całym świecie. Jeśli chcesz zaorać pole, wypłynąć statkiem lub pojechać wozem, musisz zużyć energię. Jednak największy rozgłos przynosi nam skradanie i składanie życia w ofierze. Jest to najpotężniejsza forma poświęcenia, ponieważ uwalnia największą ilość energii. Wydobywamy z esencji całej duszy czystą moc, która jest w stanie wzmocnić ciało, ochronić duszę, a także przedłużyć życie. Jest istotna różnica między pływaniem statkiem a rytuałem, stwierdza Kana, po czym wzdryga się. A mimo to jest to dość interesujący punkt widzenia. Glanfantanie zawsze podchodzą entuzjastycznie do swoich przesądów, czyż nie? Zapytuje Kana. Czym są barwy wojenne? To specjalna maść wiążąca surową esencję z noszącym barwy, stwierdza arcydruid. Pozwala uzyskać niezwykłą przewagę w walce i sprawia, że jesteśmy nieodzowni dla plemion. Niezależnie od tego, co mówią o nas i naszych praktykach, niemal wszyscy kiedyś skorzystali z tego specyfiku. Powoli rozciąga twarz w uśmiechu. To zaiste fascynujące, jak nawet najsilniejsze obiekcje mogą osłabnąć pod wpływem okoliczności. Chciałbym kupić barwy wojenne. Nie jestem sprzedawcą. Porozmawiaj ze strażniczką Wrdychą. Jest tu gdzieś w pobliżu. Znaczy, my kupiliśmy dwie te fiolki. One dosyć drogie były. Wezmę chyba wszystkie. Czym się różnicie od owatów ze złocistego gaju? No, byliśmy tam, wiemy o co chodzi. Arcydruid ironicznym śmiechu dobywa się z jego gardła i rzecze. Złocisty gaj. Pamiętam dzień, w którym Erona wymyśliła tę nazwę. Spogląda triumfująco. Wiesz, kiedyś było tak samo zielone, jak i cała reszta lasu. Jest między nami więcej podobieństw, niż by chcieli. Wszyscy wierzymy w zdobywanie mocy bez uciekania się do obosiecznej pomocy bogów. Oni karmią się iluzją czystego aktu twórczego. Coś z niczego. Pozostają ślepi na fakt, że każda forma życia od najpotężniejszego smoka po najcięższe źdźbło trawy wymaga śmierci. A cel najwyższej wagi wymaga najwięcej ofiar. Interesująca myśl. Muszę się nad tym jeszcze wszystkim zastanowić. Mądrze powiedziane. Dobra, to wszystko co chciałem wiedzieć. Żegnaj. Czyli tutaj nie ma sensu raczej wszczynać żadnych awantur, bo coś mi mówi, żeby też nas dosyć szybko spacyfikowali. Tu jeszcze mamy jakąś komnatę, postaramy sobie ją zwiedzić. Kolejny strażnik, no na pewno by nas tutaj spacyfikowali. Petent, petent, petent. Co dalej, już nie mogę wejść? Aha, okej. Okay. Spora lokacja.
Możemy coś skubnąć. Mam nadzieję, że nikt nas nie dostrzeże. To był jakiś tajemniczy, ciekawy obiekt. Okej. Czyli wróciliśmy do początku. Tu jeszcze sobie zobaczymy. Do końca zwiedzimy tą jaskinię. Nie wiem, czy nie polecę tutaj niewiasty. Komnata całopalenia, okej. Komnata krwawej ofiary. Czyli tutaj wskakują do tego i wszyscy płoną żywcem, a tutaj sobie gościu wbijał siekierę w pierś. Pięknie. Strażniczka. Estremor. Leciwa krasnoludzka kobieta mruga w twoją stronę, choć nie spogląda wprost w twoim kierunku. Jej oczy są blade i zasnute mgiełką zaćmy. Witamy w krwawych piaskach, rzecze. Bardzo rzadko się zdarza, żeby Estramor postawił stopę w tych jaskiniach. Przechyla głowę, a jej niewidzące oczy patrzą wprost na ciebie. Zastanawiam się, co cię tu sprowadza. Czym się tu zajmujesz? Sprzedaję i przechowuję pewne towary dla zachowania naszego bractwa. Składam też niektóre spośród naszych rytualnych ofiar. Coś jeszcze? Jak działają te ofiary? Jak każdy wartościowy rytuał, jest to zbyt skomplikowane, aby mogła ci to szczegółowo wyjaśnić. Trzeba doprowadzić do skrzepnięcia esencji danej osoby, związać ją z ich krwią, a następnie umieścić w pojemniku lub nośniku. Opowiedz mi o krwawych piaskach. Słyszałam już, jak twoje pytanie rozbrzmiewały w tutejszych korytarzach. Zapytałeś już samego Rechstina o nasze praktyki, prawda? To surowe, krwawe serce Irglandfath, miejsce, do którego niektórzy przybywają, aby oddać esencję z powrotem swemu ludowi. Jej suche usta wykrzywiają się w sardonicznym uśmiechu. Miejsce, w którym niektórzy szukają szlachetnej ucieczki od swoich utrapień. Dziedzictwo budowniczych pozostawione plemionom to nie tylko adra i kamień, ale także poczucie wspólnoty. To właśnie tutaj przychodzą Glanfantanie, aby poświęcić to, co jest dla nich najcenniejsze, nawet własne życie, w celu zachowania tego poczucia. Zerknę, co masz na sprzedaż. No właśnie, butelka. Ja to wszystko od niej kupię. Stać nas. Właściwie to może nawet wszystkie te mikstury bym od niej łyknął. Mikstura duża wytchnienia, powiedzmy. Weźmy sobie ze dwie sztuki. Ze dwie sztuki wytrzymałości i to się wszystko porozdaje. 5 sztuk tego możemy wziąć. Kurczę, tutaj zostawimy troszeczkę golda, ale niech będzie. Osłona przeciw żywiołom. To wezmę nawet 5 sztuk. Mikstura żelaznej skóry też. To jest dobre. Będziemy mogli to sobie pomiędzy odcinkami sobie to wszystko porozdaję. Czyli mamy tutaj całą lokację osłoniętą krwawych piasków. Tutaj niewątpliwie można byłoby wykonać rytuał związany z tą dziewczynką, która została oddana pod opiekę właściwie Simokowi. Pewnie tutaj można byłoby przygotować ten konkretny napój. My jednak tego Simoka chyba jednak zgładzimy, coś mi się widzi. Dużo się działo w tym odcinku. Dowiedzieliśmy się, że to, co nam dolega, całe to widzenie, jest niestety taką przypadłością na stałe. A im więcej będziemy się o sobie dowiadywać, tym większe szaleństwo będziemy popadać. To też jest w ogóle obłęd. No i to, że chaos ma nad nami taką przewagę, że w momencie, kiedy on umiera, wszystko zostaje w jego głowie. Natomiast my, jak umieramy, musimy uczyć się jakby wszystkiego od nowa. Ale jesteśmy cały czas w cyklu. No i widzimy te dusze. To jest najważniejsze. To jest właśnie cała zależność bycia widzącym. Okej, myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Poogarnialiśmy sobie dość dużo i znacząco do rzeczy wiązów. Można by było jeszcze w następnym odcineczku, już mi się wydaje. Chociaż zobaczmy jeszcze tak z ciekawości chciałem zobaczyć całą tą świątynię. Tutaj też pewnie będzie się dużo działo, znając życie. No właśnie. Co my tu mamy? Zobaczmy. Codzienne koronki o dokładności kazania i tak dalej, i tak dalej. Coś są jakieś. Ost-
ostatni dziennik Jonasa. Nie chcę tutaj nic kraść, bo to może oznaczać, że coś się na nas wpieni. Beratch tam był. Tajemniczy Bóg Zimna. Ubrana korespondencja. Ołtarz. Świecący odłamek Adry. Czyli rozumiem, że miałbym tutaj to pewnie zebrać, te książki, i położyć na tym ołtarzyku i wtedy coś by się wydarzyło. Ale to może sobie zrobimy w następnym odcineczku. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas. Wszystkiego dobrego i do wkrótce. Na razie, cześć.